Ostatnio był Pan na kilku konferencjach dotyczących SM i chciałam spytać, czy jakieś zmiany w zakresie programów lekowych w SM-ie są planowane? Tak, oczywiście było już dosyć dużo mowy o strojeniu rozsianym, że tam są planowane, jest bardzo dużo wniosków refundacyjnych, bardzo dużo zmian. Spotkaliśmy się z całym Towarzystwem Naukowym odpowiedzialnym i z konsultantem krajowym i z Towarzystwem Naukowym i z ekspertami odpowiedzialnymi za leczenie tej choroby i z pacjentami. No, planujemy zmienić. No, plany są na wrzesień, ale w ogóle tak czy inaczej ten program powinien być dosyć istotnie się zmienić. Nie wiem, czy to być może zrobimy na dwa razy, bo zmiany są niezbędne, bardzo głębokie. I jakiego typu to będą zmiany? Przesuwanie między liniami czy nowe leki? Na pewno nowe leki, albo przesuwanie pomiędzy liniami, albo złagodzenie kryteriów drugoliniowych, zwiększenie dostępności do ośrodków, również konieczność być może planowania leczenia od razu pierwszo-drugoliniowego, to znaczy takiego szerszego myślenia o kontynuacji leczenia za 5-10 lat.